Hej kochani, dzisiaj będzie test na żywo. Dawno nie było testów na żywo. Wiem, obiecywałam, że będą i wracam z nimi. Już się tłumaczę. Przede wszystkim dlatego, że w okresie wakacyjnym nosiłam rzęsy przedłużane metodą 1 do 1. To nie było sensu na przykład robić testów tuszów do rzęs. No i tak jakoś jest, że zaczynam robić jakieś inne filmy i później mi piszecie, że chcecie testy na żywo. Ktoś tam chce fryzury, ktoś tam chce denka zawsze. Ktoś tam jest niezadowolony. Ja staram się robić, spełniać wasze życzenia. No i sama zresztą chcę wrócić do testów na żywo, bo wiem, że te filmy są fajne, bo można się przekonać jakby na żywo, czy ten kosmetyk sprawdza się na naszej twarzy i czy warto go po prostu kupić. Dzisiaj będziemy testować tusz do rzęs, jak widzicie mam niepomalowane rzęsy. I dzisiaj testujemy tusz do rzęs wydłużający, to jest tusz z Glazela. Po prostu taka maskara wydłużająca. Nigdy w życiu bym go nie kupiła, ja w ogóle nic nigdy nie miałam z Glazela, ale ten tusz otrzymałam w prezencie od niekosmetycznej hedonistki, od Darii, którą bardzo, bardzo pozdrawiam. Zapraszam was na jej bloga, bo jest śliczny, od dłuższego czasu go śledzę. Daria robi piękne posty, naprawdę rzetelne recenzje i w ogóle śliczna dziewczyna i osobiście, jakby tam prywatnie się też kolegujemy, także link będziecie mieć na dole, bo naprawdę fajny blog i warto go śledzić. No i Daria, żebyśmy sobie taką małą paczkę wymiankową, nie planowałyśmy tego, ale jakoś tak wyszło. I ja dostałam od Darii taki tusz. Dawno nie miałam tuszu wydłużającego, bo jak wiecie, lubię taki efekt mocnych rzęs, wręcz oblepionych, co nie każdy lubi, takich naprawdę przykuwających uwagę. I taki tusz wydłużający, który pamiętam, to był tusz z Graszki, on był bardzo fajny. Kiedyś miałam też tusz z Maybelline wydłużający oraz tusz z Oriflame'u. Wonder Lash też dawał taki efekt wydłużenia i rozdzielenia rzęs. I ten właśnie tusz to jest, no to jest dla mnie taka nowość, bo ma trochę inną szczoteczkę niż te, które używam ostatnio, taką mniejszą. Także zapraszam was na demonstrację, jak wygląda na moich rzęsach, bo moim zdaniem wygląda fajnie, trochę inaczej niż zwykle. Także przechodzimy do demonstracji. Szczoteczka wygląda tak, czyli zobaczcie, nie jest ani duża, ani mała tak naprawdę. To jest taka średnia szczoteczka, ale dosyć gęsto ma umieszczone włoski. No i malujemy. Taki jest efekt na moich oczach. Jak widzicie, rzęsy są wyraźnie wydłużone. Moim zdaniem są też ładnie rozdzielone. Powiem wam, że ten efekt mi się podoba, bo jest bardzo naturalny. I na górne rzęsy nałożyłam dwie warstwy od razu, ponieważ jedna jest dla mnie niewystarczająca. Także jak jeszcze ta pierwsza nie wyschła, to już zaczęłam nakładać drugą. Tak naprawdę nakładanie tego tuszu to jest takie, kojarzy mi się ze szczotkowaniem włosów, takie szczotkowanie rzęs tak naprawdę, żeby je ładnie rozdzielić. Rzęsy są rozdzielone, nie są w ogóle sklejone, także nakładam tusz na drugie oko i już do was wracam. Wiecie, co się stało? Wrzuciłam film do obróbki, już zajęłam się zupełnie czymś innym, nagrałam inny film i się okazuje, że to, co nagrywałam zakończenie do testu, niestety siadł mi mikrofon, także nagrywam teraz bez mikrofonu zakończenie do tuszu. Okej, jeżeli chodzi o ten tusz. Powiem wam, co obiecuje producent. Tutaj zobaczyłam na wizażu opinię dziewczyn, 3 na 5 dały gwiazdki. Ja mu daję tak 3,5, 4 na 5 mniej więcej. Moim zdaniem efekt jest bardzo szkolny. Wprawdzie teraz mam tutaj dodaną kreskę, więc też to oko wygląda inaczej niż wcześniej, ale efekt sam w sobie jest bardzo delikatny, szczególnie przy jednej warstwie. I powiem wam, co mnie zaskoczyło, to jak dotknęłam rzęs, ja byłam przekonana, że one będą sztywne. Nie wiem, dlaczego one mi wyglądały na sztywne, a dotykam je, one są mięciutkie, więc tutaj jest wielki plus za to, że rzęsy są miękkie, a nie właśnie takie sztywne patyki. Co obiecuje producent? Długotrwały efekt naturalnych rzęs uzyskujemy dzięki zastosowaniu klasycznej czarnej maskary Glazel. Tuż ma lekko popłynną konsystencję, bardzo dobrze się rozprowadza i nie skleja rzęs. To jest prawda, ale trzeba je mocno czesać. Tutaj miejscami mi się delikatnie skleiły. Mam takie właśnie miejsce, gdzie delikatnie skleiły, także trzeba je mocno wyczesać, żeby się nie skleiły. Trzeba mocno z nim pracować. Piękny, nasycony kolor sprawia, że są one błyszczące, mięciutkie i elastyczne. I tutaj jest 100% prawdy. Są idealnie czarne, błyszczące, elastyczne, właśnie mięciutkie. Oczy stają się wyraźniejsze, większe, ale bez teatralnego efektu sztucznych rzęs. Ostateczny wygląd makijażu potęguje unikatowa szczoteczka, która ułatwia aplikację w kącikach oczu. Maskara jest bardzo wydajna i nie ma tendencji do wysychania oraz rozmazywania się. Tutaj, jeżeli chodzi o tą aplikację w kącikach, potwierdzam, bardzo łatwo mi było nakładać tutaj
ludzie się ze mnie zawsze śmieją, jak widzą, jak ja się maluję, robię tak. I tak maluję kąciki tutaj. No jest to może taka gimnastyka. Także łatwo mi było malować kąciki zewnętrzne i wewnętrzne, to jest prawda. Łatwo się rozprowadza. Nie ma teatralnego efektu, faktycznie jest to bardzo naturalny efekt, ja bym nazwała taki szkolny, także jeżeli do pracy, do szkoły nie chcecie, no wiadomo, nie wypada mocny makijaż, to jedna, dwie warstwy tego tuszu są ok. I co do trwałości i do wysychania, rozmazywania się, ten tusz się nie rozmazuje i nie osypuje na powiekach, nie opada, to jest na pewno fakt. Nie wiem jak z tą wydajnością, bo tego jakby jedynie nie przetestowałam, mam ten tusz od tygodnia, także nie ręczę za niego co do trwałości. Jeżeli chodzi o cenę, to jest 25 zł za taki tusz. Moim zdaniem jest to cena ok za taki ok tusz. Plusem na pewno właśnie jest jego trwałość na rzęsach i to, że rzęsy są miękkie. Także jeżeli szukacie takiego tuszu, jeżeli szukacie takiego tuszu, gdzie na przykład kiedyś był taki tusz z L'Oreala Full and Soft, to jest właśnie tego typu tusz, że nie będziecie mieć efektu mocno sklejonych rzęs. Ja zastanawiam się, czy będę go używać, bo to jest taki tusz trochę bardziej dla mojej mamy. Ona lubi takie właśnie delikatne maskary, delikatny efekt na oku. A może sobie zostawię, jeszcze zobaczę. Dajcie znać, czy Wam się podobało i jakie proponujecie kosmetyki w kolejnych testach na żywo. Jakie maskary, jakie podkłady, co jeszcze, może róże, może jakieś pomadki. Dajcie mi koniecznie znać, a ja się dostosuję. No i testów będzie na pewno więcej. Ja już sobie teraz zamówiłam kilka podkładów i kilka maskar do testów. Także możecie się spodziewać kolejnych, bo wiem, że lubicie testy na żywo. Ja zresztą też lubię testy na żywo, bo można zobaczyć, jak dany kosmetyk zachowuje się na oku. Jeszcze jedno pytanie do Was. Mój ukochany tusz z Essence, który taki szary, który robiłam w zeszłym roku recenzję, to jest Get Big Lashes. Mój ukochany tusz po prostu na świecie za 10 zł przepadł. Jeżeli będziecie wiedzieć, czy nie wiem, powróci, pojawi się znowu, to koniecznie dajcie mi znać tutaj w komentarzach lub w wiadomościach. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, ponieważ bardzo za nim tęsknię. I nie mówię o wersji wodoodpornej, bo wersja wodoodporna nie jest aż taka fajna jak ta wersja podstawowa. Także to tyle, do zobaczenia niedługo, pa, pa!